Ekscelencje księża biskupi, czcigodni kapłani, drogie siostry zakonne, drodzy pielgrzymi w osobie ojca założyciela Tadeusza Rydzyka, w osobie również ojca rektora i wszyscy studenci, którzy przyjechali do świętego Józefa. Również zwracam się do słuchaczy Radia Maryja i do widzów telewizji Trwam. Stanowimy jedną wspólnotę, która przyszła, by się modlić, by wpatrywać się w wielką postać świętego Józefa i wpatrując się w niego, odczytywać również swoje własne życie w wielu jego aspektach. Jest prawdą, że święty Józef w Ewangelii nie wypowiedział żadnego słowa. Ale jest też prawdą, że Ewangelia o nim mówi. I mówi w sposób dobitny i dogłębny. I również warto przypomnieć sobie te istotne informacje, które o nim otrzymujemy. Pierwsza jest ta, że pochodził z rodu Dawida, królewskiego rodu Dawida. Święty Mateusz, ewangelista, zawiera jego genealogię Jezusa Chrystusa i również świętego Józefa. I dowiadujemy się, jaka była sukcesja pokoleń od właśnie króla Dawida. Ale genealogia świętego Łukasza z kolei jest uważana za tą, która mówi o Maryi, jego małżonce, która też pochodziła z rodu Dawida. To było królewskie małżeństwo, ale ludzie, którzy żyli skromnie, którzy żyli, można by powiedzieć, w całkowitym anonimacie. Ludzie, którzy żyli z pracy rąk własnych. O tym nie wolno zapominać, gdy mówimy o świętej rodzinie, bo przecież ten z królewskiej rodziny, święty Józef, zarabiał na życie pracą rąk własnych. Był rzemieślnikiem, był stolarzem, a więc pracował bardzo ciężko po to, by stworzyć warunki dla tej rodziny, za którą był odpowiedzialny. Najświętsza Maryja Panna też pracowała, zajmowała się gospodarstwem domowym i ona również przecież należy do nie tylko rodu Dawida, ale przecież dzisiaj nosi tytuł Królowej Nieba i Ziemi. I gdy czytamy Ewangelię świętego Mateusza, jak to było z narodzeniem Jezusa Chrystusa, dowiadujemy się, że Najświętsza Maryja Panna, która była uczestnikiem tej niezwykłej rozmowy między posłannikiem Boga, aniołem Gabrielem i nią samą, tę scenę przeżyła w całkowitej świadomości. Świadomości, jaką tylko ona miała. Świadomości osoby wolnej od jakiegokolwiek grzechu. I dlatego w ciągu dnia anioł się do niej zwraca i nawiązuje, w wielkiej pokorze zresztą, dialog z tą, która kiedyś będzie królową aniołów. Ona rozmawia, używając całego swojego rozumu i jednocześnie tej świadomości, że propozycja, którą otrzymuje od Trójcy Świętej, ta propozycja jest tak niezwykła, jest tak zaskakująca, że nie wie, jakimi drogami Bóg ją poprowadzi. Ale po usłyszeniu wyjaśnień, bo stawia pytanie, zgadza się
I to jest największa, najważniejsza zgoda w historii ludzkości. Ona, nowa Ewa, rozpoczęła nowy świat. Natomiast ten sam anioł zwraca się do Józefa we śnie, po to, żeby on wyłączył swoje ludzkie rozumowanie i usłyszał tylko to, co Bóg chce do niego powiedzieć. A Bóg mu mówi: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Otóż nie ulega najmniejszej wątpliwości, że małżeństwo Józefa i Maryi było prawdziwym małżeństwem, a nie małżeństwem pozornym. To małżeństwo było zawarte w sposób najbardziej formalny w pierwszym etapie spisania aktu małżeńskiego i później według zwyczajów Starego Testamentu i tamtego czasu, po pewnym czasie małżonek sprowadzał swoją narzeczoną już żonę do siebie i odbywało się wesele. To wesele na pewno było bardzo podobne do tego w Kanie Galilejskiej, którego opis znamy. Otóż było to autentyczne, prawdziwe małżeństwo. Co to znaczy? To znaczy, że w tym małżeństwie są naprawdę istotne elementy tego, co nazywamy małżeństwem. Bez tych istotnych elementów jest trudno sobie wyobrażać, by małżeństwo było trwałe i by rodzina, która z tego małżeństwa powstaje, była rodziną harmonijną, była rodziną kochającą się, była rodziną, która trwa, która się nie rozpada. Tymczasem żyjemy w takiej sytuacji egzystencjalnej dzisiejszego społeczeństwa, gdzie kryteria doboru małżonków, narzeczonych najczęściej pomijają to, co jest istotą małżeństwa. Bo to są kryteria doboru biologicznego, to są kryteria tylko afektywne i gdy ta biologia przestaje być estetyczna, a życie afektywne się zmienia albo stygnie, wówczas nie ma elementów, które utrzymałyby tę miłość małżeńską przy życiu. A co jest tą istotą małżeństwa? Wyjaśniał wam to wielokrotnie święty Jan Paweł II. To jest miłość oblubieńcza. I rzeczywiście Pismo Święte mówi o oblubieńcu Maryi i że ona jest jego oblubienicą. Nic wspólnego z lubieniem się, tylko jest tu bardzo głęboka treść zawarta, którą musimy pojąć, bo właśnie najwyższą formą miłości oblubieńczej znajdujemy w tym małżeństwie Józefa i Maryi. A polega ona na tym, że między nimi jest tego typu relacja, iż jedno żyje dla drugiego i tylko dla drugiego. To jest program całkowitego oddania się drugiej osobie na całe życie, do śmierci. I jest w tym wzajemna fascynacja, jest w tym wzajemna adoracja również. I wyobrażamy sobie, jak Józef był zafascynowany najpiękniejszą kobietą świata, która była ucieleśnieniem nieba. Jej wzrok był zupełnie niezwykły. Jej twarz była przepiękna. I taka się pokazuje w różnych objawieniach, które znamy, które są nawet uznane przez Kościół. To, co uderza widzących, to jej niesłychane piękno, którego nie są w stanie wyrazić. I żaden malarz, żaden rzeźbiarz nie jest w stanie tego odtworzyć. A więc on jest mężem tej przepięknej kobiety, która jest jednocześnie skromna, która jest jednocześnie pełna tajemnicy.
On tej tajemnicy początkowo nie jest w stanie zrozumieć. Nie wie, co się dzieje. Jest prowadzony przez głos anioła, który go instruuje. Jest prowadzony w związku z tym przez Boga samego, który posyła mu swojego anioła. I tak jak Maryja dowiedziała się tego, kim jest w istocie, właśnie z ust anioła, poprzez tego anioła, taki Józef odkrywa z trudem, jakie jest jego posłanie, jakie jest jego życie, jak on ma przeżyć to małżeństwo, które jest zupełnie inne, ale jednocześnie właśnie istotowo najbardziej prawdziwe małżeństwo, jakie istniało na ziemi. Otóż on będzie wykonywał obowiązki męża i ojca. Będzie wykonywał z całym poświęceniem, ale i w tym anioł go prowadzi. Przypominamy sobie to, co się stało po narodzeniu Chrystusa, Jezusa Chrystusa w Betlejem. A mianowicie zaistniało zagrożenie jego życia. Gdy odjechali magowie, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: weź, wstań, weź dzieci i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, by je zgładzić. Jaka jest reakcja? Jaka jest odpowiedź świętego Józefa? Nie waha się. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. W tym momencie Józef wychodzi naprzód sceny, którą obserwujemy. On przejmuje inicjatywę i ukazuje wymiary prawdziwego ojcostwa i tego, co znaczy być mężczyzną w stosunku do kobiety, w stosunku do dziecka, a mianowicie przede wszystkim być obrońcą, opiekunem, bezpieczeństwem. I druga rzecz, ogromna odpowiedzialność za te dwie najwyższe istoty, które są jemu powierzone, bo dowiedział się, że jego żona poczęła z Ducha Świętego i święte jest to, co się z niej narodzi. To, że małżeństwo Józefa i Maryi było małżeństwem dziewiczym, nie oznacza wcale, że nie było prawdziwe, bo zawiera istotne elementy tego małżeństwa. Co to znaczy być dziewicą? Jeden z pierwszych tytułów Maryi, to znaczy być całkowicie oddanym Bogu, z ciałem i duszą. Już nie ma tej cielesnej przynależności do drugiego, ale jest bliskość, jest czułość, jest ogromna życzliwość, jest autentyczna miłość. Tym, co istotne jest w miłości oblubieńczej, to jest fakt, iż widzimy drugiego człowieka poprzez Boga, w Jego świetle, w Jego łasce, że tak powiem, bo widzimy w tym drugim człowieku też obraz Boży. I dopiero to cementuje miłość oblubieńczą, że możemy się komuś, kogo znamy, kogo podziwiamy, komu pomagamy, dla którego żyjemy, oddać całe swoje życie. I dziewictwo takiego małżeństwa je wzmacnia, a nie osłabia. A więc ta miłość oblubieńcza zostanie później wyprowadzona z miłości Jezusa do Kościoła. Tak to pisze święty Paweł, że modelem
miłości oblubieńcze jest właśnie miłość Jezusa do Kościoła i Kościoła do Jezusa. Jezus żyje i dał życie za Kościół. A Kościół żyje i daje życie dla Boga, dla Jezusa Chrystusa. To jest istota miłości oblubieńczej. Nie ma tam cienia egoizmu, nie ma tam cienia agresji. Taka to jest miłość, którą powinniśmy kultywować w każdym ludzkim małżeństwie, jeżeli chcemy, żeby nasze rodziny były szczęśliwe. Jest druga sytuacja, gdzie znowu pierwsza rola należy do Jezusa, do Józefa. Gdy Herod umarł, ukazał się anioł pański znowu we śnie, żeby nie było ludzkich rozważań i wątpliwości, i rzekł: wstań, weź dziecię jego matkę i idź do ziemi Izraela. To do niego mówi, do ojca, do męża, nie do Maryi. Jesteś odpowiedzialny za nich. Bóg ci ich powierzył. I każdy ojciec, każdy mąż powinien wiedzieć, że z chwilą, gdy zawarł małżeństwo, jest odpowiedzialny za swoją żonę i swoje dzieci. Za ich bezpieczeństwo, za ich rozwój, za ich świętość. A więc co on zrobił? Wstał, wziął dzieci jego matkę, wrócił do ziemi Izraela. I znowu otrzymał nakaz. Udał się w stronę Galilei, do miasta zwanego Nazaret. I tam osiadł. To miało być wypełnieniem proroctwa. Nazwany będzie Nazarejczykiem, Jezus Chrystus. Z takim tytułem był ukrzyżowany. A więc to jest niesłychanie ważny moment, gdy ukazuje się istota ojcowstwa i męskości w małżeństwie. Możemy się tak wiele od Józefa nauczyć. Słuchać Boga, wykonywać Jego polecenia, żyć według nich i w ten sposób być szczęśliwymi. Ale przecież jest też ta słynna scena, gdy Jezus dwunastoletni poszedł z rodzicami do świątyni jerozolimskiej i tam został. Rodzice wybrali się w drogę powrotną i Jezusa tam nie było. W tej kolumnie marszowej po trzech dniach go szukali, Jezusa nie znaleźli. A więc wrócili do Jerozolimy, szukając Go. I tu padają słowa Maryi, nie Józefa, Maryi. Synu, czemuś nam to uczynił? Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. I tutaj Maryja jeszcze raz potwierdza, że Józef był ojcem tego syna i że oni razem są za niego odpowiedzialni. Czemuś synu nam to uczynił, nam, mnie i Józefowi. Czemu? To było też objawienie, to była też lekcja, bo w tym momencie Jezus ukazał, że ma Ojca w niebie, przypomniał Maryi i Józefowi. Przecież począłem się mocą Ducha Świętego. Jestem Synem Bożym. Muszę być tam, gdzie jest dom mego Ojca. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? I co się dalej dzieje? Ten, który już sam oznajmił, że jest Synem Bożym, potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, Józefowi i Maryi. I zadanie rodziny dotyczące przekazu życia, to jest pierwsze zadanie rodziny.
ważne, wynikające z zadania budowy wspólnoty ludzkiej. To nie tylko zrodzenie, ale również wychowanie. Wychowanie. To jest istota ojcowstwa i macierzyństwa, żeby dziecko wychować. Nie tylko zrodzić, ale wychować. I znowu tak jak małżonkowie się kochają w sposób oblubieńczy, czyli jeden żyje dla drugiego, tak rodzice razem żyją dla swoich dzieci, żeby ich wychować. Żeby ich wzajemna miłość była wychowawcza w stosunku do tych dzieci. Nie ma innej, lepszej metody jak ta, że przykład autentycznej miłości małżeńskiej jest czynnikiem wychowawczym dla dzieci, jest podstawą ich bezpieczeństwa, jest podstawą ich wiary w dobro, jest podstawą ich wiary w przyszłość również. I tego też nie zapominajmy. A więc był im poddany. I dzisiaj czcimy tę autentyczną miłość Józefa do Maryi i Maryi do niego. Oni się kochali. To nie było tylko jakieś współistnienie. Ta miłość była autentyczna, najbardziej szlachetna, na najwyższym poziomie. I niech oni nas uczą, że na tym polega właśnie istota małżeństwa. Wszystkie inne rzeczy są pochodne. Na pewno jest potrzebny w związku z tym klimat uczuciowy i również przeżycie cielesne, ale przecież jeżeli one nie są zakotwiczone w tym, co jest istotne, to wszystko marnieje i się rozpada. Drodzy bracia i siostry, przyszliśmy do tej szkoły Józefowej, żeby lepiej żyć, żeby lepiej odkrywać naszą rolę, którą mamy spełnić. I proszę zauważyć, intuicja Afrykańczyków, wśród których pracowałem 21 lat, jest taka, że rzeźbią świętą rodzinę, gdzie Matka Boża siedząc trzyma w ramionach dziecko, a nad nią stoi zupełnie nieproporcjonalnie wielka postać Józefa, który swoim płaszczem ich ochrania. Symbolika płaszcza. Często mówimy o płaszczu Najświętszej Maryi Panny. To jest ten sam płaszcz ochrony od Boga pochodzącej. Że poprzez ludzi Bóg nas chroni właśnie przez ten płaszcz ogarniający. I to jest też wyraz miłości ojcowskiej. Ta wielka postać Józefa i siedząca Najświętsza Maryi Panna, i on stoi na straży, ochrania i jednocześnie zabezpiecza całe życie swoim najdroższym. Gdy byłem w Tyrolu włoskim, w mieście Tyrolu, na zamku w Tyrolu, widziałem tryptyk. Matka Boża przyjmuje trzech magów, królów. Scena pełna światła, scena pełna majestatu królewskiego. Ona siedząc pokazuje im dziecko, a oni biją głową w dół, w ziemię i oddają je hołd. Ale z tyłu tej stajenki, w półmroku, siedzi człowiek, który na ognisku przygotowuje strawę i miesza w takim dużym garnku. I to jest Józef. I to jest Józef. Ta jego pokora, to życie dla innych. On nie oczekuje żadnych hołdów, on nie oczekuje żadnej satysfakcji. On tam jest i troszczy się o to, by ci najdrożsi jego, których Bóg mu powierzył, byli również zabezpieczeni w ich
elementarnych potrzebach. I całe to życie 30 lat świętej rodziny, święty Józef umarł pierwszy, jest patronem dobrej śmierci, bo umarł w ramionach swojej żony, Najświętszej Marii Panny i swojego syna. To był najbardziej uroczysty pogrzeb w historii świata, świętego Józefa. Otóż ten obraz powinien zostać w nas również, żeby umieć służyć. On był sługą, ale jednocześnie był tym kustoszem. I proszę zauważyć, dzisiaj ten skromny człowiek, ten wielki człowiek, ten człowiek, który nie powiedział żadnego słowa w Ewangelii, jest wymieniany w kanonie każdej mszy świętej po Najświętszej Maryi Pannie, ale przed apostołami. Bo któż miał większy kontakt z Jezusem, jak nie on i jego matka? Któż dłużej go znał? Przecież widzieli go od niemowlęcia, od noworodka, aż do Matka Boża widziała jego śmierć na krzyżu. Więc niech święty Józef, do którego przyszliśmy, pomoże nam pokonać wszystkie przeciwności i trudności, jakie mamy w życiu małżeńskim i rodzinnym, a studentom, którzy zamierzają w większości założyć rodziny, radzę, by z tego źródła czerpali najczystszą naukę i najbardziej przekonującą wiarę. Niech również będą otwarci na to, co Bóg chce nam powiedzieć, tylko my Go zagłuszamy. My nie słuchamy tego, co On mówi. Słuchamy innych ludzi, którzy opowiadają różne historie, które nas nie budują, którzy nie prowadzą nas tą prostą drogą, jaką może nas poprowadzić święta rodzina. I proszę zauważyć, że tak jak ci Afrykańczycy stawiają świętego Józefa jako taką monumentalną postać, nie patriarchalną, jak się zarzuca, tylko sługi, który broni, który ochrania, to na obrazie kaliskim jest majestatyczna, taka bardzo intensywna postać świętego Józefa. To jest ktoś, który jest świadomy tego, kim jest, po co jest i za kogo odpowiada. A więc, moi drodzy, szczęśliwi, którzy mieszkają w Twoim domu, Panie, będę Ciebie wychwalał na wieki. Oto mądry, roztropny sługa, któremu Pan powierzył swoją rodzinę. Amen.